Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w autobusie, który z Warszawy wiezie nas do Poznania. Po spotkaniu z właśnie demokratów na manifestacji, która się nazywa Polska w Europie. Między innymi naszym kandydatem poznańskim był, znaczy uczestnikiem tego marszu był Marcin Bosacki, który zgodził się z nami wracać i w tej chwili dla Państwa parę słów powie wywiadzie, który ostatnio został zepsuty przeze mnie i może uda się odtworzyć chociaż część tego. Teraz pokażemy wygląd autobusu. Tutaj działamy, szukamy. Autobus jest pełny, dołączyła do nas jeszcze młodzież i Nestor walki o demokrację w Polsce, Marian Zwiner. A teraz pozwolicie Państwo, że zadam Panu ambasadorowi kilka pytań dotyczących tego, właśnie wyborów. Dlaczego w Europie, dlaczego właśnie Marcin Bosacki i szereg innych, które może się jeszcze urodzą w trakcie rozmowy. O ile pamiętam, myśmy skończyli na pytaniu, czy jest potrzebny przedstawiciel w Europie, który będzie chronił interesy przedsiębiorców. To było jedno z pytań, które po prostu umknęło. Ja przede wszystkim jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy z nami pojechali do Warszawy na marsz Polska w Europie. Było nas kilkadziesiąt tysięcy, w tym 5 autokarów z Poznania i Wielkopolski. Wszystkim i z tego autokaru, i z innych, i tym, którzy przyjechali indywidualnie, bardzo, bardzo dziękuję. Atmosfera była świetna i przekazuję też pozdrowienia od Donalda Tuska dla wszystkich, bo z nim rozmawiałem krótko podczas marszu pod sceną, gdzie prowadziłem studio w internecie marszowe. Drodzy Państwo, oczywiście Unia Europejska to jest Unia zasad i Unia wartości, ale to jest też Unia konkurencji. To, co nam Unia daje, to jest to, że nie jest to wolna amerykanka, tylko konkurencja między firmami, między narodami, między państwami, między ludźmi na określonych i równych dla wszystkich zasadach. I niestety, Polska do 2015 roku o wiele lepiej dbała o to, aby rzeczywiście te zasady były równe także dla polskich przedsiębiorców, niż robi to Polska PiS-owska, czy rząd PiS-owski, bo Polska jest jedna, ale rząd jest od prawie 4 lat PiS-owski, właśnie w Brukseli. Jeden przykład, oczywiście tych przykładów można dawać więcej, ale jeden bardzo taki dojmujący i smutny przykład, który skrzywdził dziesiątki tysięcy polskich firm. To jest tak zwana, to jest skomplikowana nazwa, czy brzydka, ale dotyczy naprawdę ważnej rzeczy. Praca delegowana, czyli to, że nasze firmy usługowe, tirowe, ale też na przykład budowlane, mogły świadczyć usługi w całej Unii, w tym w dużo bogatszych krajach, na zasadach pracowniczych, które są polskie. Czyli wysyłano ekipy remontowe czy tirowcy i nie tylko pensje, ale przede wszystkim obciążenia, składki płacono w Polsce, co jest dużo bardziej korzystne dla tych firm i pozwala im zdobywać kontrakty we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i tak dalej. A nie krzywdziły pracowników? Oczywiście, oczywiście. No, wręcz przeciwnie, oni zdobywając nowe kontrakty na tamtych rynkach, mogli zatrudniać więcej ludzi. No, zatrudniali oczywiście Polaków. I tak im musieli oczywiście płacić więcej niż gdyby tych kontraktów nie mieli. I teraz. Francja od mniej więcej 2011 roku, głównie Francja, ale na czele takiej koalicji krajów zachodu, kilku, próbowała nam te możliwości zabrać, co jest absolutnie sprzeczne z podstawowymi zasadami wolności i równości w Unii. I do 2015 roku, pamiętam to, jak w MSZ-cie się tym zajmowaliśmy,
Myśmy byli na tyle skuteczni, na tyle potrafiliśmy budować koalicję zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie Europejskiej, czy w Radach Europejskich, na poziomie porozumienia rządów, czy szefów rządów, że tą szkodliwą dla Polski, a też moim zdaniem szkodliwą dla Unii, bo jak jest wolny rynek i wspólny rynek, to jest wspólny rynek i każdy może na nim oczywiście grać. My mamy takie podatkowe czy też kosztowe przewagi, ale na przykład kraje starej Unii mają przewagi wielkości swoich przedsiębiorstw. No one mają na przykład, nie wiem, sieci handlowe tak ogromne, że naszym jest trudno im z nimi konkurować, więc jeśli my pozwalamy im wchodzić na nasz rynek, to oni powinni naszym firmom, na przykład usługowym, nie ograniczać rynku francuskiego czy włoskiego. Niestety, po 2015 roku rząd PiS-u osamotniony, na marginesie Unii i szczerze mówiąc mało przejęty polityką unijną i zasadami unijnymi, sprawę po pierwsze odpuścił, po drugie nie był w stanie nic zrobić, ponieważ co pokazało głosowanie 1 do 27, prawdziwych sojuszników ten rząd w Unii nie ma. Sprawa została przegrana. W zeszłym roku niestety weszła w życie nowa dyrektywa, która określiła, że składki, obciążenia nasze firmy muszą płacić na przykład we Francji. To jest dla nich wybitnie niekorzystne. Straty idą w dziesiątki milionów. I jest to niestety krok do wypychania naszych firm z zachodnich rynków. Rozumiem, że gdyby nasi mielibyśmy sprawnych dyplomatów, to do tego by po prostu, a przynajmniej by skutecznie przeszkadzali w niekorzystnej decyzji. Ja powiem panu tak. My nadal mamy pewną, niestety malejącą liczbę sprawnych dyplomatów. Nawet w strukturach unijnych. To są, przepraszam, tak spojrzałem, bo niestety tak, coś się wypadek, tak. Wypadek na autostradzie. To są fachowcy, którzy oczywiście zostali przyjęci do MSZ-u przed 2015 rokiem, często w latach 90. Najlepsi fachowcy, współpracownicy jeszcze profesora Geremka, profesora Skubiszewskiego, Poznaniaka i profesora Bartoszewskiego. Oni w tej chwili są w zdecydowanej większości na bocznym torze, ale gdzieś tam w tym MSZ-cie, a czasem nawet na placówkach też w Unii Europejskiej są. Ale już oczywiście nie na stanowiskach, albo prawie nigdy na stanowiskach ambasadorskich czy dyrektorów departamentów, bo tam te stanowiska zostały w całości zawłaszczone przez nowych nominatów pisowskich lub ludzi absolutnie oportunistycznych. Ale trochę fachowych dyplomatów my jeszcze mamy. Natomiast najlepszy dyplomata, jeśli jego kraj jest słaby, sam się alienuje we wspólnej Unii, jest na marginesie i nie ma sojuszników, nic nie zrobi. Może trochę pudrować bardzo smutną i złą rzeczywistość, ale bitew dyplomatycznych, czy bitew o realne interesy, zarówno handlowe, jak i interesy bezpieczeństwa, czy polityczne, nie da się wygrać, jeśli kraj jest tak na marginesie i tak słaby, jak w tej chwili niestety Polska. Tak, a odbudować to będzie trwało lata znowu. Nawet gdybyśmy najlepszych zaprzęgli fachowców, to lata, żeby odbudować te. Bo przecież większość tych rozmów odbywa się też w kuluarach, prawda? Przy różnych uroczystościach, nie tylko na sali parlamentarnej. I teraz tu jeszcze jedno bym chciał zapytać, bo pisowcy, kandydaci twierdzą, że oni przy pomocy tłumacza wszystko załatwią. Sam się uśmiechnąłem, bo to jest oczywiście niemożliwe. Większość rzeczy załatwia się przecież nie na sali plenarnej, gdzie są tłumacze, owszem, ale już w komisjach nie ma tłumaczy, prawda? Dwie bardzo ważne kwestie pan poruszył. Znaczy, po pierwsze, tak, ja się niestety obawiam, że naprawianie Polski po PiS-ie to będzie trwało lata. Od takich spraw, o których dzisiaj na przykład rozmawialiśmy podczas studia na marszu, czyli
na prawa mediów publicznych. To są takie straty, takie pokłady zniszczenia wręcz pamięci i warsztatu instytucji telewizji publicznej, zwłaszcza telewizji, ale oczywiście w radiu jest niewiele lepiej. Czy z drugiej strony system sądownictwa, mimo wysiłków, oczywiście udało się zrobić tak, dzięki oporowi narodu i dzięki wsparciu Unii Europejskiej, że ten system sądownictwa nie jest całkowicie zniszczony przez PiS, ale jest tak w tej chwili mocno skomplikowany, w wielu miejscach zniszczony, w wielu miejscach są nominaci, którzy nie mają prawa być na tych stanowiskach, że odkręcanie tego będzie niestety zajmowało grube miesiące, a być może lata. Z dyplomacją, z polityką zagraniczną jest tak samo. Albo jeszcze gorzej. Ponieważ w Polsce, jeśli przyjdzie nowa większość parlamentarna, jeśli będzie nowy rząd, w co wszyscy wierzymy, że tak się stanie w październiku, to rzeczywiście ustawami, no jest jeszcze kwestia potem przez pół roku kadencji, czy ponad pół roku kadencji pana prezydenta Dudy, czy on będzie chciał nadal służyć interesom partyjnym PiS-u, czy będzie się skłaniał ku jednak jakiejś współpracy, ale nawet abstrahując kwestię weta prezydenckiego ewentualnego, rząd i większość parlamentarna w Polsce mogą jednak sporo rzeczy naprawić w miarę szybko. W polityce zagranicznej, reputacji, pozycji i siły kraju zniszczonej przez 4 lata nie da się odbudować, odwrócić momentalnie, tylko dlatego, że przyszła nowa ekipa. Bo to są twarde interesy. Na nasze miejsce, na przykład w polityce wschodniej, bardzo chcą wchodzić i wchodzą Rumuni i Litwini. Mają ambicje, mają dość sprawne dyplomacje. Chcą to robić, wchodzą. W Unii Europejskiej tak naprawdę przy ogromnym kryzysie w Wielkiej Brytanii nie wiemy jeszcze ciągle, czy ona wyjdzie z Unii Europejskiej, czy nie. Nawet jeśli nie wyjdzie, to przez najbliższych wiele lat będzie się zajmowała tylko i wyłącznie sobą. Jest chorym człowiekiem Europy, nie jest w stanie się zajmować polityką europejską i współrządzeniem w Unii Europejskiej. Jej miejsce powinna zająć Polska. Nie zajmuje. Dlaczego? Bo też jest chorym człowiekiem Europy. A rząd polski sam się alienuje w Unii Europejskiej i jest lekceważony dlatego, że nie przestrzega wspólnych zasad, przede wszystkim rządów prawa, jeśli się nie respektuje wolności sądów, jeśli się je chce upartyjniać i zawłaszczać. Inne kraje to dostrzegają i takiemu krajowi nawet w czystych pieniądzach się nie pomaga albo mniej chętnie pomaga, czego obrazem jest projekt nowego budżetu europejskiego na lata 2021-2027 o 100 miliardów mniejszy niż to, co myśmy wynegocjowali 7 lat temu. Dzisiaj też o tym rozmawiałem z Januszem Lewandowskim. Człowiekiem, który właśnie ten sukces dla Polski 7-8 lat temu uzyskał. Panie ambasadorze, od dyplomacji do prawa jest bardzo niedaleko. To są jakby podobne, znaczy inaczej, za granicą bardzo ważne stanowiska, które powinny się wspierać. Jak wygląda sprawa od strony właśnie prawa, zepsutego prawa? No jak głęboko to prawo jest zepsute? Czy jak pan ocenia? Na ile lat też prawo trzeba będzie? Przez ile lat prawo trzeba będzie naprawiać? Bo to jest prawo. Ja rozmawiałem z wieloma specjalistami w tym względzie, z profesorem Chmajem na przykład, z profesorem Rzeplińskim, też oczywiście z Michałem Wawrykiewiczem. To jest bardzo, bardzo trudne, bo na przykład Trybunał Konstytucyjny jest na długie lata zepsuty, tak? Bo tam jest część nominatów, których nie powinno tam być, znaczy to są dublerzy, których tam być nie powinno. Ale część jest wybrana legalnie, a wszyscy wiemy, że nie tylko nie mają kwalifikacji, ale również nie mają kręgosłupa moralnego, żeby tam zasiadać, no bo co to jest za szef Trybunału Konstytucyjnego, o którym szef, prezes jednej z partii rządzącej w dodatku oficjalnie mówi, że gości ten prezes tego szefa partii rządzącej w niedzielę na obiadkach. No przecież to jest skandaliczne.
Także to będzie trwało dzięki Unii Europejskiej, czyli oczywiście dzięki uporowi i oporowi Polaków. PiS nie zdołał i mam nadzieję, że już nie zdoła całkowicie zawłaszczyć sądów, ale ten system jest trwale zwichnięty, zarówno strukturalnie, organizacyjnie, jak na przykład te izby dyscyplinarne w Sądzie Najwyższym, czy KRS, która działa nielegalnie tak naprawdę, prawdopodobnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości to przesądzi o tym za miesiąc, jak i personalnie. To personalna, ogromne szkody personalne, które tam PiS wniósł do tych instytucji najważniejszych dla istnienia państwa prawa w Polsce, będziemy latami odrabiać. Panie ambasadorze, ja tak spytam troszkę o swój interes, nasz poznański, łazarski. Czy wprost europoseł może regionowi swojej ulicy przysłowiowej pomóc? Czy to raczej to wtórne będzie jakieś działanie, które się przełoży na korzyści dla nas na Łazarzu na przykład? Powiem tak. Wszyscy, którzy mówią, że każdy poseł, czy to krajowy, czy to zwłaszcza europejski, zajmie się każdym trawnikiem, no oczywiście należy tego typu deklaracje przyjmować z pewną dozą sceptycyzmu, ale jednym z moich priorytetów jest postawienie mocno na infrastrukturę w Wielkopolsce, co PiS całkowicie zaniedbał, na przykład odkładając na święte nigdy plany zarówno szybkiej kolei łączącej Warszawę właściwie dwoma nitkami, przez południową Wielkopolskę i Wrocław, i przez środkową Wielkopolskę i Poznań z Niemcami. Te plany były. Te plany wymagały dalszego zabiegania o fundusze europejskie dla nich. PiS to kompletnie zlekceważył. Tak samo drogę S11 ze Śląska przez Wielkopolskę, przez całą Wielkopolskę na morze, na Pomorze Środkowym. Więc trzeba do tych rzeczy wrócić, ale ja w tej dziedzinie infrastruktury, w tych funduszach regionalnych widziałbym naprawdę bardzo duże miejsce na powalczenie o komunikację miejską. Komunikację miejską, czy w ogóle publiczną, bo też trzeba rozwijać, rozmawiałem swego czasu o tym z marszałkiem Woźniakiem, trzeba rozwijać nadal kolej metropolitalną. Tych pociągów musi być więcej, te tory muszą być remontowane. To wymaga wszystko czasu i pieniędzy, ale tym więcej będziemy mieli tych pieniędzy i tym szybciej to się stanie, my będziemy mocniejsi w Unii Europejskiej. Jeśli będziemy tracić na jednym budżecie 100 miliardów złotych, to tych pieniędzy nie będzie. Także dla Wielkopolski. Ale rzeczywiście komunikacja miejska, zwłaszcza szybkie, ciche i dłuższe niż dzisiaj tramwaje, po to, żeby w godzinach szczytu mogły rzeczywiście przewieźć więcej ludzi, żeby ludzie nie wjeżdżali do centrum miasta samochodami, zwłaszcza kopciuchami, takimi starymi dieslami. Wiemy, jak ludzie spod miasta często takimi do Poznania wjeżdżają. To trzeba zmienić i to się zmieni tylko, jeśli wywalczymy dla Polski, ale też dla Poznania i Wielkopolski większe, a nie mniejsze, jak w tej chwili PiS, fundusze z Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, jak ja osobiście widzę dużą szansę na bardzo owocną współpracę właśnie europosłów, szczególnie z Wielkopolski, z naszym prezydentem, czyli z samorządem. Na pewno jest jakieś pole jeszcze do porządnego zagospodarowania właśnie, pomagając samorządowcom, żeby wykorzystać fundusze, to co pan ambasador już powiedział właśnie, nie tylko na tramwaje, nie tylko na drogi, ale na inną infrastrukturę, prawda? Chyba to by była bardzo dobra współpraca, ponieważ prezydent nasz wyjątkowo czuje bluesa, mówiąc młodzieżowym językiem. Oczywiście, rozmawiałem o tym z prezydentem Jaśkowiakiem także. To on mi mówi, że będzie potrzeba i to szybko dłuższych
w tramwaju dla Poznania, co wymaga z kolei przebudowy torów i przebudowy przystanków, no bo jak jest dłuższy tramwaj, no to nie może być dłuższy niż tramwaj, nie może być dłuższy niż przystanek, ale też kąty skrętu muszą być inne, na niektórych trasach przynajmniej trzeba to przebudować. To są wszystko pieniądze. Powiedzmy sobie szczerze, przez ostatnie 10 lat, a zwłaszcza przez ostatnie 6 w tym budżecie Unii Europejskiej, dostajemy netto z zachodu 1 miliard miesięcznie. Ale mówimy netto. Netto. Nie, o, mówimy o złotówkach, tak? Nie, nie, ale mówimy o Poznaniu, czy szerzej? Nie, 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 no jako kraj. 1 miliard miesięcznie. I Poznań również jest objęty. Czyli no to są ogromne pieniądze. I jeśli by ich zabrakło, bo albo my będziemy tak nieudolni, że będziemy tego typu pieniądze tracić. Miliard euro miesięcznie to są kolosalne pieniądze, głównie na infrastrukturę, ale nie tylko, bo to są przecież pieniądze i dla studentów, i na wsparcie firm, i na kursy językowe. W coraz większym stopniu one będą trafiały na polskie zdrowie. To jest ten nasz wielki projekt Koalicji Europejskiej, żeby jak największe fundusze europejskie trafiły na modernizację i upowszechnianie wysoko, zmniejszanie kolejek, ale też upowszechnianie wysokiej naprawdę medycyny najlepszego gatunku, nie tylko w tych kilku wiodących czołowych ośrodkach w Polsce, ale w wielu mniejszych. Po to, żeby polskie fundusze budżetowe na zdrowie można było przeznaczyć na rzecz absolutnie kluczową, czyli zatrzymanie zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek i innego personelu pomocniczego w Polsce. Mamy ogromny eksodus młodych lekarzy, zaraz po studiach, których podatnik polski przez 6 długich lat, co najmniej 6, jeśli nie dłużej, ze specjalizacją, kształci, którzy niestety uciekają do krajów ościennych, do Niemiec i dalej, dlatego, że tam dostają 2-3 razy większe pieniądze. Trzeba z tym coś zrobić, bo to jest no, takie marnotrawstwo, na które naszego kraju nie stać, więc w to zdrowie fundusze europejskie muszą trafić. Kolejna rzecz to jest czyste powietrze. Polska ma ponad 30 miast w pierwszej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Poznań, przepraszam, Wielkopolska niestety ma takie 3 miasta. Poznań nie jest na szczęście w tej 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, ale bywają dni, kiedy jest w trójce czy piątce najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Kiedy wisi, nie ma wiatru i wisi powietrze nad Poznaniem, to się niestety dość często zimą, jesienią czy zimą zdarza. My musimy walczyć o, jeszcze raz to powtórzę, większy, a nie mniejszy budżet europejski dla Polski. To nie jest prawda, co mówią panowie z PiS-u, że jego się nie da wywalczyć większego, bo po prostu już jesteśmy bogaci. Jesteśmy trochę bogaci niż byliśmy 7 lat temu, to jest prawda. Ale budżet w tej chwili rośnie. Tamten poprzedni budżet, który dla Polski był rekordowy, malał w porównaniu z poprzednim budżetem Unii Europejskiej. W takich warunkach ekipa Lewandowski, Sikorski, Tusk potrafiła wynegocjować lepszy dla nas budżet rekordowy. Teraz też to będzie możliwe pod warunkiem, że zajmą się tym fachowcy, ale po drugie, że my jako kraj będziemy wiarygodni, będziemy pełnowartościowym, skłonnym do realnej współpracy europejskiej krajem. Kraj, który się na wszystkich obraża w każdym temacie, traktuje się, jak się w tej chwili traktuje w Europie Polskę. 27 do 1. Dokładnie. Panie ambasadorze, czy jeszcze mogę pomęczyć pana? To może ostatnie pytanie, bo naprawdę dzień za nami już... Oczywiście, wszyscy jesteśmy zmęczeni, długi. Ale ja chciałbym takie bardziej ogólne pytanie. Ponieważ tendencja na świecie, w Europie, to tęsknota za populistycznymi rządami, hasłami.
Jak pan ambasador widzi współpracę właśnie z takimi nowo wybranymi trendami, ludźmi z tych nowych jakby trendów? Jak to się może układać? Gdzie będziecie widzieć sojuszników? Trzeba zrobić wszystko, aby odpowiedzialne, centrowe, to mogą być centro prawicowe, mogą być centro lewicowe, ale odpowiedzialne siły, którym zależy na Europie, wygrały w skali europejskiej, ale przede wszystkim w Polsce te wybory. No tak, bo to jest... Koalicja Europejska jest ewenementem na skalę Europy, że tak szeroka, od zielonych przez socjaldemokratów, przez partie dwie takie chadeckie, centrowe, czyli PO i PSL, po partię liberalną, czyli nowoczesną, się zjednoczyła i mam nadzieję, jestem tego pewien, że za 8 dni pokona populistów z PiS-u. W skali Europy rzeczywiście mamy sporo kłopotów z tego typu ruchami, ale to są kłopoty już dużo mniejsze niż były jeszcze 2, 3, 4 lata temu. W tej chwili zaufanie do Unii Europejskiej jako instytucji, jako wspólnego projektu wszystkich Europejczyków, gdzie, podkreślam, są narodowe i osobiste interesy, ale one się ucierają w rozmowie, w negocjacjach, bez wojen handlowych, nie mówiąc już o wojnach krwawych. Docenia to w tej chwili największa liczba, czy największy odsetek Europejczyków od lat 90., od ponad 20 lat. To jest cenne. Ale oczywiście są kraje, zwłaszcza kraje południe, zwłaszcza tam, gdzie rządzono po prostu źle, czyli Grecja, Włochy, częściowo Hiszpania, Węgry, gdzie siły populistyczne, takie, które albo traktują Unię Europejską wrogo, albo traktują ją jako tylko i wyłącznie kurek do odkręcenia pieniędzy i niczym innym się nie martwią, wygrywają wybory, albo przynajmniej są w nich poważną siłą na 20, 25 albo 15%. I się nie pozbędziemy w tych wyborach, ale trzeba zrobić wszystko i mi się wydaje, że europejscy demokraci, ludzie, którzy są za wspólną Europą i wiedzą, że ona mimo wszystkich swoich niedoskonałości jest najlepszym rozwiązaniem na to, żebyśmy mieli my i nasze dzieci życie w pokoju i rosnącym dobrobycie, myślę, że te siły zwyciężą. I w Polsce, i w całej Europie. Panie ambasadorze, serdecznie dziękuję. Pozwoli pan, że zakończę taką przenośnią. Takie zawołanie bym tutaj zrobił do naszych widzów. Zapamiętajcie Boeing 737. Okręg 7, lista numer 3, kandydat numer 7. Marcin Bosacki, Poznań. Dziękuję bardzo. Bardzo państwa proszę wszystkich w Poznaniu, w Wielkopolsce i w całej Polsce, którzy nas na pewno oglądacie, o głosowanie 26 maja na listę numer 3, a w Wielkopolsce na kandydata numer 7. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.